6 sierpnia w pełnym emocji finale 31. turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego drużyna UKS Piast Wolica Piaskowa ponownie triumfowała, zdobywając tytuł mistrza po raz drugi z rzędu. W rozgrywanym na stadionie miejskim w Sędziszowie Małopolskim finale UKS Piast spotkał się z drużyną Progres Kawęczyn, powtarzając to samo starcie, które miało miejsce rok temu. Atmosfera była gorąca, a na boisku zawodnicy obu drużyn dawali z siebie wszystko. Ostatecznie to drużyna Piasta odniosła zwycięstwo, pokonując rywali 2-0. Damian Przydział oraz Paweł Idzik byli autorami trafień, które zapewniły drużynie zwycięstwo. Ta edycja turnieju była dla nas ciężka, podsumował turniej prezes Piasta Dariusz Szczęch. Okres wakacyjny, troszeczkę chłopaków, ubytki, kontuzje, leczenia, wyjazdy wakacyjne, więc w tym turnieju tak naprawdę co mecz graliśmy zupełnie innym składem. I trzy mecze, trzy ciekawe sparingi dla nas przed okresem przygotowawczym tak naprawdę do udziału w piątej lice. Bardzo pozytywnie, chłopaki naprawdę zostawiali dużo zdrowia, jednostka treningowa super odbyta, bo wybiegane, wywalczone, siły zrobione i o to chodzi. Każdy mecz zagraliśmy w innym składzie, co jest dowodem na to, że nasi zawodnicy są bardzo zgrani i potrafią dostosować się do różnych warunków, dodał prezes Dariusz Szczęch. Też jest plus, to jest ta nasza rodzina tak zwana, jak my zawsze mówimy, że Piast to jest jedna wielka rodzina, tam każdy za każdego skoczy w ogień. Zostawiają chłopaki z jeden za drugiego zdrowie na boisku i mimo wszystko, że braki kadrowe jednego nie ma, ale są, ta kadra nie jest też tak szczupła i każdy zawodnik, który dostaje miejsce w składzie, pokazuje, że na to miejsce zasłużył i te wszystkie trzy mecze on tylko to potwierdziły tak naprawdę. Warto podkreślić, że mecz finałowy miał szczególny wydźwięk, ponieważ to właśnie Progres Kawęczyn był drużyną, która pragnęła się zrewanżować za porażkę z poprzedniej edycji turnieju. Choć dali z siebie wszystko, nie udało im się pokonać skutecznej obrony Piasta. Wyszli nastawieni mega pozytywnie, mega tak, żeby wygrać, żeby utrzeć nam nosa. Na szczęście chłopaki zrobili swoją robotę, jeszcze trener szedł w drugiej połowie i zakończył dzieło wynikiem 2-0 i tylko się cieszyć. Turniej odbywa się w okresie wakacyjnym, stanowiąc istotny element sportowego kalendarza Sędziszowa Małopolskiego. Organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim turniej przyciąga licznych kibiców, którzy dzielnie wspierają swoje drużyny. Myślę, że wiele drużyn z naszego regionu przygotowuje się w ten sposób do zbliżających się rozgrywek ligowych, także w ramach przygotowań do sezonu myślę też było całkiem korzystne, żeby te mecze rozegrać. Emocje towarzyszące zawodom są porównywalne do tych podczas ligowych rozgrywek. Jeśli chodzi o nawet mecz finałowy, kibiców na trybunach było naprawdę bardzo, bardzo dużo, także frekwencja po raz kolejny dopisała. Organizatorzy przygotowali bony pieniężne dla drużyn na podium. Zwycięska ekipa mogła cieszyć się bonem o wartości 2000 zł. Za zajęcie drugiego miejsca przysługiwała nagroda w postaci 1500 zł, a trzecie miejsce zostało uhonorowane bonem o wartości 1200 zł. Na trzecim stopniu podium znalazła się Lechia Sędziszów Małopolski.